Celem nam przede wszystkim przyświecającym podczas tej imprezy to jest zaprezentowanie tutaj, w naszym regionie, przedsiębiorcom i pracownikom oferty, która pomoże wprowadzać zmiany, bardzo szeroko pojęte właśnie w firmie, w organizacjach, w instytucjach. I czasami te zmiany wymagają szkoleń i doradztwa bardzo specjalistycznego, tak zwanego twardego, czyli to może być doradztwo finansowe, doradztwo nawet kredytowe, inwestycyjne i też takie firmy tutaj u nas dzisiaj są. A czasami jest to wsparcie tak zwane miękkie, interpersonalne, ponieważ w procesie zmian pojawia się bardzo dużo emocji w pracownikach, również w menadżerach, w kadrze zarządzającej i niekiedy właśnie coaching, doradztwo lub szkolenia bardziej związane z tym obszarem miękkich kompetencji, no okazują się niezbędne i tak naprawdę są bardzo, bardzo pomocne w takim procesie.